Siemanko, witam w naszym pokoju. Dzisiaj z nami będzie Jarosław Kubicki i Dominik Chładon. Zaczniemy od ankiety. I jest 10 pytań, każdy z nas odpowie po 5, wymieniając się odpowiedziami. Zaczynamy. Kto z kadry trenerskiej jest najsympatyczniejszy? Doktor i kierownik drużyny są poza konkurencją. No to powiem, że takie saperskie pytanie. No ale myślę, że trener Paweł Karmelita, bo już jak byłem juniorem, to przyszedł i mnie trenował i zawsze fajnie się dogadywaliśmy. Miał ciekawe treningi i tak samo bardzo ciekawie opowiadał na odprawach. No to dla Ciebie pytanie teraz. W którym pokoju na zgrupowaniu jest najprzyjemniej? Myślę, że najprzyjemniej jest w naszym pokoju, dlatego też tą ankietę zaczęliśmy od nas i jak ktoś nie wierzy, proszę się przekonać i przyjść. Najzabawniejsza sytuacja podczas zgrupowania? Nie wiem, myślę, że jeszcze takiej nie było. Chociaż powiem, że jak trener Jarosław Bako wychodzi wieczorami na basen otwarty, a jest 4 stopnie, no to się cały zanurza, no to może być trochę takie zabawne. Kiedy wyszedłem na nasze treningowe boisko, to pomyślałem? No, jak pierwszy raz wyszliśmy, to pomyślałem sobie o tym, że nawet fajna jest trawka i w końcu zaczniemy trenować na naturalnym boisku, się przerzucimy z tego sztucznego i zaczniemy może treningi piłkarskie. Celem, który przed sobą postanowiłem na wyjazd jest? Moim celem jest, na pewno chciałbym trochę przybrać masy, chodzić na siłownię tutaj często i przybrać tą masę, ale takim głównym celem jest, żebym formę złapał i żebym bardzo dobrze się tutaj pokazywał trenerom i fajnie by było, jakbym skoczył przynajmniej do tej 18 meczowej. To jest taki mój cel. Najgłośniej po przegranych meczach FIFA krzyczy? No, jest dwóch kandydatów i albo to jest Jarek Jach, albo Adam Buksa. Oni często grają właśnie w FIFA i wydaje mi się, że jak któryś z nich przegra, to słychać na całym korytarzu. Najlepszy piłkarz Zagłębia na zgrupowaniu to? Myślę, że każdy tutaj na obozie ma dobrą formę, ale taki wyróżniającym się zawodnikiem jest na pewno Figo. Bardzo, bardzo dobrze po tej kontuzji się wprowadza i naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Jak relaksuje się po treningach? No, po pierwszym treningu zazwyczaj kładziemy się spać, żeby się na drugi trening zregenerować, a po drugim treningu najczęściej chodzimy na basen, do jacuzzi, do sauny, żeby trochę odpocząć i na następny dzień być już od nowa świeży. A nie grasz na playu? Na playu jeszcze też często gramy, ale to jak są przerwy między... A. Ja już nie wiem, które pytania zdawaliśmy. Ja ci powiem. Możesz mi też zadać. Zadaję. Tęsknię za Polską, bo... Tęsknię za Polską, bo zostawiłem w Polsce na pewno rodzinę, dziewczynę i mojego pupila pieska, którego mamy 8 miesięcy i na pewno za nimi bardzo tęsknię. Najsmaczniejsza potrawa, jaką tutaj jadłem, to? Frytki? Nie, frytek akurat nie jem. Nie, mam nadzieję, wydaje mi się, że najsmaczniejszą to akurat dzisiaj zjadłem ryż z krewetkami. Bardzo dobre tutaj są też buraczki i cały czas kurczak grillowany też jest bardzo dobry. A kebab smakuje Ci? No, zależy który. Dziękujemy za odwiedziny. I zapraszamy na mecz ligowy z Arką Gdynia, który odbędzie się na stadionie Zagłębia.